Korwin. Mateusz Franczyk, ja mam do Pana takie pytanie związane z młodzieżą, z tymi nawet poniżej 18 roku życia, którzy chcą pracować. Dlaczego Platforma, gdy była przy władzy, była przeciw podniesieniu kwoty wolnej od podatku, a teraz, gdy jest w opozycji, jest za podniesieniem kwoty wolnej od podatku? Skąd taka nagła zmiana poglądu? Przecież Polska, gdy Platforma była przy władzy, była krajem mlekiem, miodem płynącym, więc czemu teraz, a nie wtedy? Wie pan, nigdy nie twierdził, że była krajem mlekiem i miodem płynącym. Na pewno nie była Polską w ruinie, była Polską rozwijającą się, który i z zazdrością świat patrzył na rozwój Polski. Natomiast tutaj na pańskie pytanie jest jedna tylko odpowiedź, wie pan. Inaczej patrzą politycy, którzy trzymają rękę na budżecie i czują odpowiedzialność po prostu rządząc krajem, widzą po prostu pole manewru, które jest niewielkie w sytuacji takiej, o której pan mówi, a inaczej patrzą politycy opozycji, którzy słusznie mówiąc, jeżeli wy widzicie inne rozwiązanie, wasza większość rządząca widzi inne rozwiązanie, może myśmy go nie zauważyli, proszę, w takim razie my na to się zgadzamy, jeżeli to nie załamuje budżetu.